Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj roześmiana, bo naszła mnie taka ochota zrobić placki. Danie bardzo niezwykłe, a zarazem zwykłe, najzwyklejsze w świecie. Placki, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak mama nam robiła, a moja mama pamięta ze swojego dzieciństwa. To są placki, które robiło się kiedyś w każdym domu i były one powszechnie lubiane, powszechnie znane. Robiono je, bo tak naprawdę nie było co jeść. Przed wojną, zaraz po wojnie była bieda, był głód. Ludzie przed wojną niejednokrotnie, tak jak babcia opowiadała, jedli tylko jeden posiłek dziennie. Z reguły było to takie, nazwać późne śniadanie, wczesny obiad. Nie jedli rano, bo jeszcze byli z nocy, nie byli tak wygłodzeni, a wieczorami kładli się wcześniej spać, żeby oszczędzać energię. No niestety takie były czasy, to dzisiaj mamy dobrobyt, że wszystkiego jest w sklepach ponad stan i nie mamy szacunku do żywności. Kiedyś do tej żywności był szacunek niesamowity, wręcz to jedzenie czczono. I do tych placków potrzeba. Ciasto robi się tak jak na pierogi. Też u mnie przepis jest i tutaj już nie trzeba tak skrupulatnie zachowywać proporcji. Mąka, zależy ile tych placuszków się chce uzyskać, ile by ich nie wyszło, one i tak znikną w mig. Ja tutaj dam sobie powiedzmy około szklanki, aby wam pokazać ten film i nam wystarczy tych placków. Mąka oczywiście przesiana, co by uniknąć ewentualnych niespodzianek, bo miałam już też taką sytuację, że wysypywałam sobie mąkę i wyciągłam sznurek. Także wszystko może się zdarzyć. Oleju troszeczkę, jajko. Jajko musi być. I teraz jeżeli będziecie robić więcej, to dać 2-3 nawet te jajka, bo jajko ma takie właściwości spulchniające, że te placuszki będą puchły. W środku powstanie taka dziurka, taka pusta przestrzeń. I mleko. Mleka już, kochani, tyle, aby zagnieść takie gęste, zwięzłe ciasto. Zobaczcie, moje kury, jakie niosą jajka. Nawet żółtko się nie chce. O, rozpadło się. To jest właśnie zasługa między innymi tego, że dostają popiół i te jajka są zwięzłe. Stół łyskawy. Mamusia! Mamusia! Czemu ty nie urosłaś wyższa? Stół tutaj jest pod mamusię. Zobaczcie, jak ja pracuję. Dla mamusi jest w sam raz. Czemu ty nie urosłaś wyższa? Byłam troszkę wyższa. To co? Ale teraz na starość to już maleje. Skurduplałaś. Tak, już malutka jestem. Co to będzie? Tatuś cię przygniótł. Placuszki. A, pewno na kuchni pieczone. Dzieciństwo, tak? Zamieszane ciasto. Bierzemy się za placuszki. Do ciasta nie daje soli, w ogóle się tutaj nie daje, bo później te placuszki ewentualnie można sobie dosolić. My tutaj w innej wersji będziemy je spożywać, zaraz wam wszystko pokażę. I teraz kroję sobie na kawałki, kawałki dosyć takie, widzicie, solidne. I każdy ten kawałek wałkuję na taką grubość. Trochę trzeba mąki podsypać, bo mi się łapie. Palacz na swoim miejscu. A jak? Zobaczcie, jak pięknie strzela. Mówiłam to na wczorajszym, wczorajszym odcinku, że tak sobie podkładamy gałązki świerkowe. Teraz akuratnie choinkę już żeśmy rozebrali i tak po kilka gałązek i one tutaj strzelają fantastycznie. Klimat się wydobywa, taki jak lubimy. Placuszki układamy na kuchni. Tych placków nie da się zrobić nigdzie indziej, jak tylko na tradycyjnej kuchni. Owszem, można próbować w gazie na blaszce, można próbować w piekarniku,
ale mamusia... To nie jest już ten smak, nie. Ja pamiętam też jeszcze w domu, jak z dzieciństwa, jak babcia robiła moja makaron też, to ja zawsze te placki i na kuchnię i z dziadkiem żeśmy sobie piekli. Później jak wyszłam za mąż, jak tu też przyszłam, jak już dziewczyny były, to też takich nauczyłam na te placki, bo też robiłam makaron już sama, to też te placki piekły. Czy jak makaron, czy pierogi jak się robiło, tak, to właśnie tak. Takie, no kiedyś takie jedzenie było po prostu codziennością, ludzie nie jedli tak wykwintnie, bo po prostu nie było tego jedzenia. Zresztą ci starsi, którzy mnie oglądają, to wiedzą, jak to było. Tak. W sklepach były pustki, były tylko podstawowe produkty i żywność tak naprawdę bardzo się szanowało. Tak. Nie można było wyrzucić kartofla z obiadu, nie można było wyrzucić nawet skórki od chleba, a nie daj Boże, żeby kawałek gdzieś tam ciasta z pieroga, czy nawet pieroga wyrzucić, to wszystko było wykorzystane, przerabiane, tak. Wykorzystane. Ja nawet pamiętam, jak piekłaś raz w tygodniu chleb i on często już był czerstwy, nigdy nie był wyrzucony, tylko zawsze pokrojony i smażyliśmy na patelce. Troszeczkę albo zwil... tutaj. No, ale troszkę wodą zwilżony i na patelkę, żeby taki miękki był. I nie I było... cukrem posypały, takie to było dobre jedzenie. I nie było czegoś takiego, że termin przydatności do spożycia. Jadło się, dopóki było. Nawet często było tak, że ten chleb już gdzieś miał taką malutkie oczko pleśni, to mama po prostu odkroiła, wyniosła zwierzętom, a chleb się zjadało. I to nie tylko u nas tak było, wszędzie, a dzisiaj wyobrażacie sobie chleb czterodniowy jeść? Na drugi dzień ludzie nie chcą już jeść tego chleba, bo jest nieświeży. O, zobaczcie, jak to teraz już tutaj puchnie. Jajko powoduje to, że wytwarza się komora powietrzna. Dam rady, tak? Nie, nie, nie. Wezmę chyba sobie widelca. Płyta jest tutaj bardzo dobrze rozgrzana i one się szybciutko będą tutaj piekły. Także czasy były całkiem inne. Było poszanowanie dla żywności, przede wszystkim dla żywności, dla drugiego człowieka i doceniało się takie proste, zwykłe rzeczy. Nawet tutaj wczoraj Sylwia, w tym momencie bardzo Cię pozdrawiam, moją kuzynkę, bardzo fajną taką przytoczyła w rozmowie myśl, wspomnienie, tak żeśmy rozmawiały i na temat właśnie prezentów wypowiadała się, mówi, że tak, mówi dokładnie, z prezentami wiążą się zawsze jakieś wspomnienia i opowiedziała taką historię, że jak była dzieckiem, jej mama miała poduszkę, taką prawdziwą z pierza i jak się przeprowadzili, tam, gdzie mieszkali, to w którymś tam momencie pies tą poduszkę poszarpał, ale tak tą poduszkę poszarpał, że nie było już co zbierać i ta mama Sylwii bardzo zaczęła płakać. I Sylwia mówi, czego ty płaczesz? Mówi, co tam kupisz sobie drugą? A Bożena bardzo przeżywała i mówi, ale to była poduszka, którą ja dostałam, już teraz nie pamiętam, czy od swojej mamy, czy od babci w prezencie ślubnym, a tej osoby już nie ma, bo ta osoba już po prostu odeszła, umarła. I Sylwia mówi, oj, tam to tylko poduszka. I wtedy jej mama wypowiedziała bardzo mądre słowa. Zrozumiesz to, jak już będziesz starsza, będziesz miała swoje dzieci, dostaniesz coś i to coś będzie związane z osobą, która odeszła. I wiecie co? To jest prawda. Dostajemy na przykład różne rzeczy, różne prezenty i tak gdzieś sobie położymy, gdzieś ustawiamy, o jest, bo jest, ale dopiero doceniamy to tak naprawdę, jak tych osób już nie ma. I ja też mam taką rzecz, tutaj przyniosłam, zobaczcie, osiołek, którego, podejdź może bliżej, którego dostałam od mojej babci i ja się śmieję już teraz, że jest to osiołek jak w Kubusiu Puchatku, bo też mu ogon odpadł i ma przyczepiony na szpilkę. Miałam wtedy chyba 11 lat, jak dostałam od babci tego osiołka. I tak zawsze ten osiołek gdzieś tam stał, później był taki czas, że wrzuciłam go do szafki. I mówię, a osiołek. Później przyszedł taki moment, że chciałam się tego osiołka pozbyć. Babcia oczywiście jeszcze żyła, ale tak zawsze nie, bo to jest od babci. To jest od babci. A dzisiaj, wiecie co? Tyle lat.
ten osiołek jest częścią babci, która tak naprawdę jest ze mną i się zaraz rozkleje. No i zawsze i tak jak przypominała babcię. Tak jak Sylwia powiedziała, że docenia się takie rzeczy dopiero jak tego kogoś już nie ma. Rok, dwa, pięć, dziesięć. Patrzę dzisiaj na tego osiołka i po prostu widzę babcię. Jak ona, pamiętam jak ona mi tego osiołka przywiozła, jak w sanatorium była. Tak, tak. I jak mi tego osiołka dała. I powiem wam, może to takie śmieszne, ten osiołek zawsze wydawał mi się większy. No ale człowiek urósł, jak dziecko było małe, rzeczy wydawały się większe. Teraz myśmy urośli, rzeczy są mniejsze. Ale naprawdę prezenty miały moc. Dzisiaj przeszliśmy do materializmu. Dajemy sobie pieniądze, wręczamy pieniądze. I tak naprawdę nie mamy wspomnień, pozbawiamy się wspomnień, pozbawiamy się sentymentu. Dlatego tak nieraz później w SMS-ach mi piszecie, co się stało z tym światem. Właśnie został pozbawiony wspomnień, został pozbawiony marzeń, został pozbawiony przywiązania do rzeczy. Liczy się tylko kasa, kasa. I pierwsze co, otwieramy kopertę, ile w tej kopercie jest. A to jest 1000 razy cenniejsze, jak to, co jest w kopercie. Mam wspomnienia, mam pamiątkę i tak naprawdę... Ja też mam wspomnienia, pamiątkę, pierzynę mam do dzisiaj od babci. I też jak to były młode, wspominam swoje czasy, jak się pierze darło, chodziło się i poduszki z pierza i do dzisiaj mam też pierzynę, jest na strychu, ale to jest od babci. Wisi. Wisi, tak. Pierzyna. Sami żeśmy pierze darli i tą pierzynę mam do dzisiaj. Tak no, samo tak było, tutaj powiedzmy kuchnię. Z tą kuchnią też się wiążą wspomnienia, bo babcia siedziała zawsze tam, ale dziadek jak żył, on siedział przy kuchni. Zawsze podkładał pod tą kuchnię. Tutaj się gotował obiad. Tutaj te fajerki się ściągało, pamiętam te garki okopcone, osmolone. Dzisiaj jak dogrzewam obiad, czy podgotowuję, za chwilę tutaj też rosół, tam mi się podgotowuje, a tu będzie właśnie dochodził rosół z takiej kuchni. Jest całkiem inny smak. Cebula przypieczona na kuchni do rosołu, to już w ogóle jest finezja smaku. Tak, tak. Placki gotowe, ściągamy jedne. Jakie to jest dobre. Tak. Ajdź, gorące. Widelca weź, bo się poparzysz. Nie, tam co, tam się poparzysz. Indianie też łapali wszystko rękoma, umieli wyłączyć receptor bólu. Trzeba umieć wyłączyć receptor bólu, nie myśleć o tym. Jaki zapach. Właśnie przestawiłam sobie rosół, on teraz będzie sobie tutaj pykał delikatnie na boku blatu kuchni, a placuszki, zobaczcie, one są miękkie i po przełamaniu wyglądają tak. I teraz można je jeść z solą, można je jeść z cukrem, my tutaj jemy z miodem, polewamy z drzemem, a tak naprawdę to chyba najlepsze są. Tak, bardzo. Takie coś w rodzaju podpłomyków. I się pamiętam młode lat. Mhm. Młode lat. Coś pysznego. Z czasem. Młodzi tego nie znają. Z czasem i jeszcze podam wam inne takie. No to starsze osoby wszyscy znają. Naprawdę proste tak. Jedzenie. Podam wam inne takie proste rzeczy, jednogarnkowe dania, które gdzieś tam kiedyś królowały na stołach polskich, w polskich domach i nie było takiego wymyślania. Jadło się z jednej michy, tak jak babcia zawsze opowiadała, czy na Wigilię, to nawet Edziu opowiadał, że jak była Wigilia, robiono pierogi na Wigilię, to stawiano dwie miski. I powiedzmy, bo jedni, część rodziny preferowała inny smak, druga część jeszcze inny.
I były dwie miski, tu była z jednymi pierogami, tu z drugimi. I rodzina jak zasiadała, to wokół jednej michy, wokół drugiej. Tak było, nie było tak. Talerzy, nie było, było. Tak. Każdy dostał łyżkę czy widelec, nawet widelców jeszcze tak wtedy za bardzo, babcia mówi, nie było. No i co, i wiosłowali z jednej miski, było dobrze, wszyscy się wychowali i było super, ale pyszne. Super. Ja biorę jeszcze jednego. Bardzo pyszne są. Bierz, babcia. Ja mam frytki. Tak, bo Edziu smaży dzisiaj frytki. Zięć frytki. Ja na kartofli obrałam, nakroiłam, a zięć smaży. Druga tura się smaży. Mamusia wcina frytki. I jeszcze placuszka na dodatek. Jeszcze placuszka. A na jutro będziesz miała rewolucję. Kuchenne, nie kuchenne, żołądkowe. Rewolucję będziesz miała. Ale nie podaruje placuszka. Tak. Także takie proste tutaj jedzenie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak kiedyś to wszystko wyglądało. Smażyło się właśnie na takich kuchniach. Cała rodzina się najadła. No i było jakoś tak inaczej. Starsi byli z młodszymi, z dziećmi. Było często 2-3 pokolenia w domach. Tak, tak. No a dzisiaj w komentarzach czy w SMS-ach jakimi starsze osoby piszą, że ja już jestem niepotrzebna. Ja czuję się, że już gdzieś tam coś minęło. Nie ma czegoś takiego. Starsze osoby są bardzo potrzebne. A chociażby, żeby tak jak mamusia tutaj siedzieć. Siedzieć. I no być, po prostu być, gdzieś tam przekazywać tą wiedzę, pośmiać się, powspominać. Także tutaj do wszystkich starszych osób teraz jesteście potrzebni, żeby nam młodszym przekazać, jak to było. Jak było za waszych czasów, jak wyście żyli, jak żeście jedli, jak pracowaliście. Jesteście chociażby nawet po to potrzebni, żeby tym młodym tutaj przekazać. I tutaj na koniec jeszcze odczytam sobie jednego z SMS-ów. Dostałam SMS-a pod ostatnim filmem, że Reniu, 10 i 7-latki też oglądają. Moi synowie, Kosma i Iwo. Tutaj teraz tego 7 i 10-latka pozdrawiam. Iwo i Kosma, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Serduszka dla Was tutaj lecą ode mnie. Buziaczki. Także, no powiem, nie spodziewałam się, że taka rozpiętość wiekowa tutaj będzie. I widzicie, i tutaj na tym kanale tak naprawdę łączą się pokolenia. 7-10-latkowie, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. I dziękuję Wam za każdy komentarz. No nie przypinam serduszek, bo tej roboty jest ogrom. Ale piszcie, wymieniajcie się doświadczeniami. Komentujcie, rozmawiajcie, doradzajcie sobie. Po to właśnie ten kanał jest, żeby wspominać wasze czasy, nasze czasy, żeby to gdzieś nie zaginęło. O tak, tak, babcia, pilnuj. Tak, bo kuchni, będą zaraz... Babcia kuchni pilnuje. Będą wągliki spiekane, jak to Edziu zawsze mówi. Ale tak. Ja też lubię takie przypieczone, takie bardziej wypieczone. Wągliki przypiekane. Na jutro się gotuje rosu, bo jutro niedziela. To musi być tradycji stać się zadość. Tak jak to kiedyś było rosół z makaronem, tak tutaj będzie, no i placuszki. A na dzisiaj już mąż mi tutaj mówi, kończ waść, bo mnie ręce bolą. No bolą, także bo waść ręce, bolą kończy, się napracuje waść kończy. Cały dzień, to i ręce go bolą. Tak, no druga w gipsie, a tylko jedną biednie trzyma. No. Także pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Ja do następnego. Do następnego.